Jesteśmy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny wykład z zakresu demografii, w szczególności z zakresu demografii politycznej, w sensie ścisłym. To jest taka szczególna działka w demografii, która mówi, w jaki sposób zmiany demograficzne czy dynamika demograficzna wpływa na politykę, na pozycję państwa, na jego sytuację wewnętrzną. I tematem dzisiejszym będzie demografia Rosji. Temat, myślę, ciekawy, o którym dużo się mówi, dużo plotek, dużo, no czasami nawet w takiej popularnej rozmowie rzeczy, które są ciekawe i które myślę, że Państwo też niektóre wątki z tego zakresu są znane. Ja chciałbym może pogłębić ten temat demografii rosyjskiej, żeby Państwo mogli odpowiedzieć sobie na pytanie, czy te rzeczy, które Państwo znają, wiedzą już, czy to rzeczywiście tak jest, czy jest w cudzysłowie gorzej, czy jest może w cudzysłowie lepiej dla Federacji Rosyjskiej. I w szczególności w tym aspekcie demograficznym chciałbym pomówić odnośnie perspektyw Rosji, perspektyw geopolitycznych rosyjskich przez najbliższe, właśnie do końca roku 2030. Ale to w drugiej części wykładu. A zatem demografia Rosji, cechą najbardziej charakterystyczną, tutaj może jeszcze powinienem dodać, że będę chciał się posłużyć rzeczywiście slajdami, może bardziej slajdami ilościowymi niż dotychczas, tak więc zachęcam do tego, żeby mieć uwagę rzeczywiście napiętą, bo będzie warto śledzić wykresy. Tutaj widzą Państwo taką bardzo charakterystyczną eskę, jeżeli chodzi o ten wykres. Ten wykres przedstawia liczbę ludności Rosji od roku 1990, więc widzą Państwo, że pewien szczyt na początku lat 90. został osiągnięty, a później ta liczba ludności bardzo szybko spadała i osiągnęła takie swoje dno, można by powiedzieć, w roku 2009. Gdzie Rosja z blisko ponad 148 milionów mieszkańców straciła ponad 5 milionów, zeszła do prawie poniżej 143. Od 2009 widzą Państwo nastąpiło odbicie i w roku 2015 liczba mieszkańców Federacji Rosyjskiej doszła do 144 milionów i niektórzy analitycy troszeczkę tak może w ramach jakiegoś żartu zwracają uwagę, że rosyjska aneksja Krymu jest jednym ze sposobów radzenia sobie ze spadkiem liczby ludności. Oczywiście tu nie o to chodzi, natomiast niewątpliwie aneksja Krymu, czyli dołączenie dodatkowego 2,3 miliona mieszkańców ma znaczący wpływ na to, że liczba ludności Federacji Rosyjskiej wzrosła. Skąd to się wzięło? Oczywiście, jak Państwo pewnie wiedzą, są trzy takie czynniki, które wpływają na liczbę ludności. To jest liczba urodzeń, liczba zgonów oraz saldo migracji. I ja chciałbym zwrócić tutaj uwagę na kolejnym slajdzie na właśnie ten przyrost naturalny, czyli różnicę między urodzeniami a zgonami. Mamy tutaj trzy linie na tym slajdzie. Linia zielona pokazuje liczbę, może linia czerwona, od niej byśmy zaczęli, liczbę zgonów, linia niebieska, liczba urodzeń. A poniżej liczba zielona to jest różnica między tymi liniami. Jak Państwo widzą, też do początku lat 90. liczba urodzeń w Rosji przewyższała liczbę zgonów. W szczytowym okresie końców lat 80. o milion. Później rzeczywiście ta liczba się zrównała i później przez długi, długi okres liczba zgonów przewyższała liczbę urodzeń i to saldo przyrostu naturalnego było negatywne. Też w szczytowych okresach na początku XXI wieku co roku Rosja pod względem przyrostu naturalnego traciła milion ludności. W ostatnim czasie dopiero liczba urodzeń nieco wzrosła, to pozwoliło wyrównać nieco saldo przyrostu naturalnego. W roku 2015 było rzędu 33 tysięcy nadwyżka urodzeń nad zgonami. Jak Państwo widzą, przy tej skali liczby ludności, co Rosja ma, jest to bardzo niewielka liczba. Ale jakbyśmy tak spojrzeli tylko z punktu widzenia przyrostu naturalnego, Rosja przez ten okres między rokiem 92 a 2012 straciła łącznie ponad 13,5 miliona mieszkańców. Tak więc my tego nie widzieliśmy w łącznej liczbie mieszkańców, ponieważ mieliśmy do czynienia także z intensywną migracją z obszaru postradzieckiego przede wszystkim, prawda, z Azji Środkowej, trochę w części z Ukrainy. Natomiast jeżeli sobie to uświadomimy, Rosja, nie licząc komunistycznych Chin zaraz po Wielkiej Rewolucji Kulturalnej, jej przyrost naturalny, czyli to ujemne saldo między zgonami a
a urodzeniami było największe na świecie. Tak, drugie najmniejsze Ukraina, później Niemcy. Co prawda, jeżeli chodzi o procent liczby ludności, to negatywne saldo było nieco mniejsze niż w krajach chociażby bałtyckich, prawda, na Łotwie, tak, czy na Litwie. Natomiast to cały czas te liczby bezwzględne, myślę, robią wrażenie. I jeżeli byśmy patrzyli na przyrost naturalny Rosji w roku 2013, tutaj przykładowe, my wiemy, że Rosja składa się oczywiście z wielu regionów i ona jest bardzo zróżnicowana pod względem demograficznym. I co jest ciekawego, że to wyrównanie się przyrostu naturalnego nastąpiło bardzo nierównomiernie między regionami. To znaczy pozytywnie kontrybuowały do tego wyrównania się kraje, republiki, okręgi autonomiczne, które byśmy chcieli określić jako muzułmańskie, tak? To przede wszystkim Dagestan, Czeczenia, Inguszetia, ale także republiki, które mają bardzo duży udział liczby czy mieszkańców w zorganizowanej formie plemiennej, tak? To znaczy jeszcze takich tradycyjnych struktur społecznych, jak chociażby Tuwa, tak? Które również miały duży pozytywny przyrost naturalny. Natomiast negatywny przyrost naturalny był w tych terenach silnie zurbanizowanych, tradycyjnych, takich jak Moskwa, takich jak Leningrad, czyli obwód wokół Sankt Petersburga, czy samo miasto Sankt Petersburg. Jak tutaj Państwo widzą, to sygnalizuje nam pewne dynamiki, pewne zmiany dotyczące struktury etnicznej Rosji. O ile liczba Rosjan w samej Federacji Rosyjskiej to jest blisko 80% etnicznych Rosjan, to ich liczba rzeczywiście bardzo dynamicznie spada. Dzietność Rosjan etnicznych jest drugą najniższą dzietnością wśród wszystkich grup etnicznych, jaka w Federacji Rosyjskiej żyje. Niższą mają tylko Żydzi, a przypomnijmy sobie, że w Rosji tych narodowości czy grup etnicznych to jest ponad 160. A największe mają te właśnie grupy etniczne, które są muzułmańskie, na Kaukazie chociażby, tak? To znaczy, jeżeli byśmy na przykład wyjęli tylko i wyłącznie okręgi kaukaskie z Federacji Rosyjskiej, to okazałoby się, że nawet tutaj w roku 2013, w roku 2014 Rosja była krajem o negatywnym przyroście naturalnym. Tak więc ewidentnie następuje tutaj wzrost liczby ludności muzułmańskiej. Co jest też ciekawe, jeżeli chodzi o ten przyrost liczby ludności muzułmańskiej, że można powiedzieć, że są takie trzy główne miejsca, punkty koncentracji, gdzie ta ludność mieszka. To są oczywiście, to jest Kaukaz, tak, już wspomniana Inguszetia, Dagestan czy Czeczenia. To jest środkowe Powołże, gdzie mamy takie regiony, jak chociażby Tatarstan czy Baszkortystan i Moskwa. W Moskwie cechą charakterystyczną jest to, że tam muzułmanie to są głównie ludność napływowa, głównie to są imigranci, można by powiedzieć współczesnym językiem, gastarbeiterzy z byłych republik poradzieckich, tak, z Uzbekistanu, Turkmenistanu, którzy pracują często jako osoby na marginesie, wykonują proste prace, które już Rosjanie sami nie chcą wykonywać. Natomiast jak najbardziej, jeżeli chodzi o kraje, obszar kaukaski, jest to ludność rdzenna, która tam jest zakorzeniona, posiada swoją własną kulturę, no i swoją własną dynamikę demograficzną. Jeżeli byśmy chcieli spojrzeć w takim razie, tutaj mówiliśmy o przyroście naturalnym, na kolejnym slajdzie chciałbym powiedzieć odnośnie zastępowalności pokoleń, tutaj mierzony miernikiem takim jak współczynnik reprodukcji netto. Współczynnik reprodukcji netto to jest taka miara, która obrazuje hipotetyczną liczbę córek, która dożyje wieku reprodukcyjnego, zrodzonej z jednej matki. To znaczy możemy przyjąć w tym współczynniku, tak reasumując, że ten współczynnik, jeżeli jest równy 1, to znaczy, że istnieje zastępowalność pokoleń, jeżeli jest poniżej 1, to oczywiście tej zastępowalności pokoleń nie ma. I widzimy tutaj na tym wykresie dla całej Rosji, że no, jest poniżej zastępowalności pokoleń nawet w ostatnich latach. Tak, w roku 2015 ten współczynnik reprodukcji netto wyniósł 0,81, co i tak jest pewnym wzrostem w stosunku do roku 1999, gdzie wyniósł 0,54, czyli właściwie liczba kobiet no, malała o połowę, można by wręcz powiedzieć. Historycznie krótko tylko pod koniec Związku Radzieckiego ten współczynnik reprodukcji netto wynosił, był dodatni, był powyżej zastępowalności pokoleń. Jeżeli byśmy przeszli na kolejny slajd,
to na nim zobaczymy, jak kontrybują znowuż poszczególne regiony do tej zastępowalności pokoleń i okaże się, że w tych regionach jedynie, ja nie zachęcam Państwa do tego, żeby tutaj się przyglądać w szczegółach, ja mogę powiedzieć, myślę, że tutaj ten obrazek pokazuje łącznie pewien wniosek, tak? Linia pozioma na wysokości 1 to jest ta zastępowalność pokoleń. Widzimy, że prawie wszystkie regiony są poniżej tej jedynki i znowuż tylko 9 tych regionów jest powyżej zastępowalności pokoleń. Znowuż są to te regiony czy to muzułmańskie, czy o takiej strukturze etnicznej, plemiennej. Natomiast wszystkie pozostałe rzeczy są bardzo niskie. No, najniższe ma już wspomniany Leningrad, to znaczy to jest ten obwarzanek wokół miasta Sankt Petersburg, który ma ten współczynnik reprodukcji netto znowuż 0,54. A no można sobie tylko uświadomić, że 94% populacji rosyjskiej mieszka w regionach, gdzie ten współczynnik reprodukcyjny to jest poniżej 1. Tak więc widzimy, ta dynamika jest szybko spadająca i bardzo negatywna. Czyli to jest, jeżeli chodzi o liczbę ludności, myślę, że to potwierdza pewne takie popularną wiedzę na ten temat. Jeszcze ciekawszym moim zdaniem tematem jest temat zdrowia. Temat zdrowia, który możemy łącznie zmierzyć oczekiwanym dalszym trwaniem życia. Tutaj na slajdzie kolejnym mamy oczekiwane dalsze trwanie życia mężczyzn w wieku lat 15, prawda? Czyli przeciętny 15-latek, możemy tak to sobie powiedzieć, jak długo będzie jeszcze żył. Jak spojrzymy na Rosję, to zobaczymy tutaj tą czerwoną kolumnę, tak? To zobaczymy, że oczekiwana długość życia rosyjskiego mężczyzny jest dramatycznie niska. To znaczy wyprzedzają wiele krajów trzeciego świata, krajów afrykańskich. No, dość powiedzieć, że dłużej będzie żyli mieszkańcy mężczyźni w Erytrei, w Togo, w Gambii, w Jemenie, prawda, w Afganistanie. Kraje, które byśmy się nie spodziewali prawdopodobnie. Kraje często ogarnięte wojną. A jednak mimo to tam mężczyźni mają lepsze perspektywy przeżycia niż w Rosji. Jeżeli byśmy spojrzeli dalej na kolejny slajd, to ten slajd obrazuje spodziewaną długość życia mężczyzny, czy oczekiwaną, czy to powiedzieć, pewną prawdopodobieństwo do życia określonego wieku dla mężczyzn w wieku 20 lat. Prawda? I tutaj mamy dwie linie. Jedna obrazuje Rosję, to jest ta linia ciemniejsza, ta linia nieco jaśniejsza obrazuje łącznie rzecz biorąc kraje afrykańskie. I widzimy po pierwsze, może takie trzy ciekawe rzeczy. Po pierwsze jest to bardzo duże podobieństwo, tak? Czyli widzimy, że ten dożycie przez mężczyznę określonego wieku w Rosji jest właściwie tak jak w Afryce. Druga taka ciekawa rzecz jest taka, że właściwie jedynie 7 na 10 mężczyzn w Rosji, jak i w Afryce, będzie w stanie dożyć do 60, prawda? Czyli tylko 7 na 10 mężczyzn w wieku lat 20 dożyje 60. I co ciekawsze, że do życia starszego wieku prawdopodobieństwo dla Rosjanina jest mniejsze niż dla przeciętnego Afrykańczyka. Tak więc tam naprawdę jest trudno o to, żeby dożyć rzeczywiście w Rosji starszego wieku. Jeżeli chodzi o kobiety, na kolejnym slajdzie, tutaj znowuż średnie dalsze trwanie życia dla kobiet w wieku lat 15, no sytuacja jest lepsza, jest istotowo lepsza niż w przypadku mężczyzn, co nie znaczy, że jest obiektywnie rzecz biorąc dobra, ponieważ cały czas tutaj oczekiwana długość życia kobiety jest stosunkowo niska, jest no, niższa niż chociażby w Kambodży, prawda, a porównywanych do takich krajów jak chociażby Bangladesz czy Laos, tak? Tak więc ewidentnie jest to duża odległość w stosunku do długości życia chociażby krajów europejskich, krajów rzeczywiście rozwiniętych. To jeżeli chodzi o stan zdrowia, który jest ważnym elementem, jeżeli chodzi o badania demograficzne. Dalej chciałbym zwrócić uwagę na kapitał ludzki w Rosji. Kapitał ludzki, czyli łącznie, rzecz biorąc, dla nas możemy to powiedzieć, że spatrzymy tutaj na wykształcenie, na edukację. No i wydaje się, że potencjał dla Rosji jest stosunkowo dobry. Tak? Na tym slajdzie mamy tutaj, może dosyć skomplikowany ten slajd, ja go wytłumaczę, to jest pewien, na osi tej pionowej mamy procent społeczeństwa w wieku 25 lat
i więcej, z edukacją powyżej średniego stopnia, czyli którzy skończyli coś więcej niż tylko szkołę średnią, prawda? Czy to studia, czy to szkoły policealne, czy nawet doktoraty. A na tej osi poziomej to mamy tutaj PKB per capita według parytetu siły nabywczej, czyli nazwijmy to szeroko rozumianą zamożność tych krajów. I widzimy, że Rosja ewidentnie jest najlepiej wykształconym krajem tutaj w taką miarą brana. My możemy oczywiście tutaj przypisywać temu, że w Rosji dosyć swobodnie rozdaje się dyplomy i uzyskanie wykształcenia wyższego czy jakiegoś policjalnego jest stosunkowo łatwe, co nie zmienia faktu, że wciąż jakaś edukacja tam istnieje i my wiemy chociażby z historii, że historycznie naukowcy rosyjscy, czy radzieccy nawet, mieli duże znaczenie w Światowej Akademii, dużo odkryć, tak, rosyjska szkoła matematyczna chociażby też wybitna, prawda, fizycy jądrowi, rakietowi, tak, znane postacie. I tutaj widzimy, że rzeczywiście to się odzwierciedla i Rosja jest bardzo wysoko, jeżeli chodzi o ten poziom wykształcenia. Na kolejnym slajdzie troszeczkę inne spojrzenie, to znaczy średnia czy mediana długości edukacji, tak, dla osób w wieku lat 15+, czyli innymi słowy przeciętny Rosjanin, jak długo pozostaje w formalnej edukacji. No i widzimy, że Rosjanie, no to już nie jest tak, nie robi aż takiego wrażenia, ale Rosjanie uczą się tak długo jak w przybliżeniu Japończycy, tak, Szwedzi, dłużej niż Norwegowie, znacząco dłużej niż chociażby Włosi czy Portugalczycy, co my tutaj widzimy wyraźnie, Portugalia chociażby odstaje, no nieco tylko krócej niż Niemcy, niż mieszkańcy Izraela, wyraźnie krócej niż Stany Zjednoczone. Ale jeżeli spojrzymy na tą oś poziomą, która tutaj też obrazuje zamożność tych krajów, to widzimy, że spośród tych krajów stosunkowo ubogich, to wydaje się, że Rosjanie rzeczywiście dużo inwestują w edukację. Tak wyraźnie jest powyżej krajów porównywalnych pod względem dochodu. Czyli wydaje się nam potencjalnie, że Rosjanie mają znakomite perspektywy pod względem edukacji. Natomiast właśnie ten profil zdrowotny i profil długości życia powoduje, że duża część z tego potencjalnego kapitału ludzkiego jest rozproszona, nie jest w pełni wykorzystywana. Na slajdzie tutaj kolejnym mamy trzy wykresy, które obrazują przeciętne dalsze trwanie życia w momencie narodzenia, czyli mówiąc takim językiem potocznym, noworodek, ile może się spodziewać, że będzie żył w Rosji. Na kolorem tym czerwonym na górze to mamy kobiety, tym kolorem zielonym, jasnozielonym na dole to są mężczyźni, niebieski to jest średnia. No, rzecz, która nam się rzuca w oczy tutaj, to jest olbrzymia dysproporcja między kobietami i mężczyznami, ale to już można było czytać wcześniej, prawda? Jeszcze może w osi poziomej to warto dodać, że to są poszczególne lata, prawda? Tutaj mamy od końcówki lat 50., właściwie początek lat 60. I co widzimy, że o ile nieco te przeciętne oczekiwana długość życia wzrosła, czy wzrastała pod koniec istnienia Związku Radzieckiego, no to w okresie przejściowym i w okresie upadku dramatycznie zaczęła spadać. Jak spojrzymy sobie na długość życia niemowlęcia spodziewaną w roku 2010, tak, to widzimy, że to jest 63 lata. To jest tyle, ile było w roku 59. Właściwie przez okres, ilu to będzie, 50 lat, nie został zrobiony dla mężczyzn żaden postęp w Federacji Rosyjskiej. W przypadku kobiet no, pewien postęp nastąpił, tak, wzrost z 71 do blisko 75, co i tak nie jest czymś, co będzie nas w jakiś sposób zachwycało, czy mówiąc kolokwialnie zwalało z nóg. Tak? Postęp jest stosunkowo niewielki. My możemy sobie spróbować jeszcze spojrzeć na stan zdrowia czy długość życia nie tylko z takiej perspektywy oczekiwanej długości życia, ale możemy też spojrzeć z perspektywy umieralności, tak? Czy jeżeli ktoś lubi takie pojęcie intensywności zgonów, to jest pojęcie z demografii. Na kolejnym slajdzie, kolejny slajd obrazuje pewien wystandaryzowany współczynnik zgonów. Wystandaryzowany współczynnik zgonów polega na tym, że on pozwala nam w pewien sposób zneutralizować
On może tak, inaczej to powiedziawszy, on obrazuje średnią liczbę zgonów na 100 tysięcy mieszkańców. Przy czym wystandaryzowaność tutaj polega na tym, że on w jakiś sposób neutralizuje nam różnice w strukturze demograficznej, ponieważ jak możemy się spodziewać, kraje, które mają dużo młodych ludzi, to tam stosunkowo ten współczynnik zgonów będzie niski, prawda, ponieważ ci młodzi dużo ważą. Kraje, które mają starszą populację, czyli większość ludzi zbliża się już tutaj do końca swojego życia, to ten współczynnik zgonów byłby wyższy. Dlatego standaryzacja pozwala nam tego uniknąć i porównywać kraje o nieporównywalnej strukturze demograficznej. I na tym slajdzie mamy trzy linie. Linia ta czerwona na górze obrazuje Rosję na przestrzeni lat. Linia zielona na dole to obrazuje kraje Unii Europejskiej, kraje te tradycyjne starej Unii, które były w Unii Europejskiej do roku 2004. I linia niebieska to są kraje, byśmy powiedzieli, nowej Unii Europejskiej, kraje, które przystąpiły w roku 2004, czyli też kraje, byśmy powiedzieli, postkomunistyczne, ponieważ tutaj to są takie kraje, wchodzą do tej grupy jak Polska przede wszystkim, która tutaj najwięcej waży, ale też Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, jeszcze Malta dochodzi, tak, Cypr. Natomiast oczywiście kraje postkomunistyczne ważą jak najwięcej. No i co widzimy? I widzimy, po pierwsze, może wychodząc od tych krajów starej Unii Europejskiej, czyli tych krajów najbardziej rozwiniętych, że w toku rozwoju gospodarczego, rozwoju ochrony zdrowia, wzrostu technologicznego, ta intensywność zgonów spadała, to znaczy ludziom żyło się coraz lepiej, coraz mniej ludzi umierało. I tymi samymi śladami widzimy postępowały także kraje postkomunistyczne. Też regularny, szybki spadek umieralności w tych krajach. I mimo podobnych warunków, tutaj patrzymy teraz na tą czerwoną linię dotyczącą Rosji, mimo podobnych warunków startowych, początkowych, Rosja nie poszła tym śladem. Umieralność w Rosji cały czas jest bardzo wysoka i była bardzo taka erratyczna, byśmy mogli powiedzieć, chaotyczna. Wzrastała, spadała, w każdym razie zdarzały się olbrzymie także katastrofy tutaj umieralności. Dopiero w ostatnich latach w jakiś sposób to się równoważy, ale jak widzimy na zupełnie innym poziomie niż to jest dla tych krajów byłych postkomunistycznych, krajów Unii Europejskiej od roku 2004. I możemy sobie zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje, prawda? Co w Rosji, w jej strukturze zdrowotnej jest takiego, że ci Rosjanie rzeczywiście tak umierają? Jeżeli sobie spojrzymy na Kolejny slajd pokazuje nam pewien współczynnik zgonów z wiodącej choroby będącej główną przyczyną zgonów w Federacji Rosyjskiej, to jest z powodu chorób krążenia. Choroby krążenia, czyli takie choroby jak zawał serca chociażby, prawda, czy wylew krwi do mózgu, jest głównym zabójcą, byśmy powiedzieli, w Rosji. To jest w tej linii pionowej, to jest ta intensywność zgonów z powodu tych chorób krążenia, natomiast w linii poziomej to znowuż mamy zamożność społeczeństwa mierzona PKB na osobę według parytetu siły nabywczej. No i widzimy, że Rosja ewidentnie znowuż odstaje. Odstaje dużo bardziej od krajów rozwiniętych, nawet innych krajów postkomunistycznych, takich jak Kazachstan czy Ukraina. Jeżeli byśmy się przyjrzeli bliżej, to się okaże, że na przykład rosyjskie kobiety pięciokrotnie częściej umierają z powodu chorób krążenia niż kobiety chociażby w Finlandii. My też sobie możemy powiedzieć, to tego często oficjalne statystyki nie oddają, bo zawsze możemy sobie zadać pytanie, oczywiście jest śmierć z powodu zawału serca czy wylewu krwi do mózgu, ale co jest takim prawdziwą przyczyną tego wylewu czy zawału? No, demografowie tutaj wskazują ewidentnie na jeden z takich głównych czynników, jakim jest pijaństwo, po prostu rozpowszechnione w Rosji, bardzo złe prowadzenie się pod względem właśnie tego stosunku do alkoholu Rosjan. Niektórzy demografowie nawet sugerują, że należałoby historycznie od nowa napisać tablicę umieralności w Rosji i uwypuklić ten element alkoholizmu, który jest niewidoczny, a który jest główną przyczyną zgonów z wielu tak zwanych przyczyn bezpośrednich, tak, w tym przypadku
chorób krążenia. Ale to nie są jedyne choroby, które tutaj wpływają na czy nie jedyne przyczyny chorób. Jest oczywiście także rozpowszechnione HIV, są rozpowszechnione AIDS, tak, jak na kraje rozwinięte, to jest, czy powiedzmy stosunkowo rozwinięte, jakim jest Rosja, jest to bardzo duże upowszechnienie, głównie z powodu narkomanii. Są także choroby związane z choroby zakaźne, tak, tak jak gruźlica, która bardzo jest stosunkowo opanowana w krajach zachodnich, ale jest jeszcze inny czynnik, na który chciałbym zwrócić uwagę, to są zgony z powodu urazów. Zgony z powodu urazów, takie jak zabójstwa, samobójstwa, wypadki drogowe, czy innego typu wypadki śmiertelne, chociażby wypadki w pracy, prawda? I tutaj znowuż Rosja należy do liderów światowych, właściwie przekraczają umieralność z tych powodów jakby więcej niż Rosja, mają kraje, gdzie toczy się wprost wojna. Tutaj widzimy w Iraku chociażby, no jest więcej, tak, kraje rzeczywiście wewnętrznych niepokojów, takich jak Sri Lanka, ale oprócz tego z krajów, byśmy powiedzieli, rozwiniętych, to jest Rosja. Tak więc widzimy tutaj, że te czynniki zdrowotne i czynniki umieralności podkopują ten potencjał, który wydawałoby się intelektualny, Rosjanie mają z powodu rozpowszechnionej edukacji. I to rzeczywiście widać. To rzeczywiście widać. Jakbyśmy chcieli w jakiś sposób porównać zdolności intelektualne Rosjan obecnie versus zdolności intelektualne innych krajów, zwłaszcza krajów rozwiniętych, to nie jest takie proste, nie ma jakiejś takiej jasnej miary. Zazwyczaj stara się to mierzyć miarami pośrednimi. Ja chciałbym pokazać to na kolejnym wykresie, pewną taką jakby zdolnością do produkcji intelektualnej mierzoną liczbą patentów. Liczbą patentów w tym przypadku na tym slajdzie przyznaną przez amerykański urząd patentowy, czyli amerykański urząd patentów i handlu, byśmy powiedzieli, krajom innym niż Stany Zjednoczone, tak, czyli wnioskodawcom zagranicznym. W latach 2000-2013 tenże amerykański urząd patentowy, patentu i handlu przyznał ponad 1 300 000 patentów, z czego Rosjanie otrzymali jedynie 3200, tak, to jest 0,23% całości. Widzimy tutaj ewidentną dominację Japonii, blisko 40% wszystkich patentów to Japończycy pozyskali, później Niemcy, Tajwan. I my możemy sobie powiedzieć, jak bardzo mało produktywna jest ta rosyjska gospodarka, to rosyjskie społeczeństwo, bo zobaczmy, więcej patentów otrzymały chociażby takie małe państwa, czy wręcz państewka, jak Singapur, jak Hongkong, tak? Państwa miasta, jak Dania, jak Austria, to są państwa, jak na Europę, niezbyt duże, tak? Jak Belgia znowuż, które wyraźnie większy odsetek patentów zostało im przez Amerykanów przyznane. My możemy sobie być może powiedzieć, że czy pomyśleć sobie, że no ale Amerykanie mogą mieć tutaj jakieś uprzedzenia w stosunku do Rosjan i jakby celowo nie przyjmować, czy gorzej oceniać wnioski patentowe rosyjskie, ale czego może nie ma na slajdzie, ale warto dopowiedzieć, że ten odsetek jest mniejszy niż odsetek przyznawanych patentów Związkowi Radzieckiemu przez tenże sam amerykański urząd patentowy. Ten obraz jest jeszcze może bardziej dla Rosjan ponury czy przyprzykry, jak porównamy liczbę wniosków patentowych historycznie przyznawanych Rosji jako całemu krajowi, a poszczególnym stanom Stanów Zjednoczonych. I tutaj widzimy, że taka Alabama czy takie Kentucky historycznie zawsze dostawały więcej patentów, miały przyznawane więcej patentów niż cała Rosja razem wzięta. A może warto zwrócić uwagę, że Alabama to jest niecałe 5 milionów mieszkańców, a Rosja, jak sobie spojrzeliśmy, tak, to jest ponad 146, to jest prawie 30-krotnie więcej. Więc widzimy, że ta produkcja patentów i ta produkcja intelektualna jest bardzo, bardzo słaba. I skąd to się bierze? Bierze się to oczywiście z niskiej produktywności intelektualnej. Tutaj elit rosyjskich, czy ludzi, którzy zostali w Rosji wykształceni. Na kolejnym slajdzie chciałem pokazać wykres zgłoszeń patentowych na 1 000 000 absolwentów, tak? Czyli pewna taka intensywność, byśmy powiedzieli, produktywność pojedynczej głowy w Rosji, czy na świecie, tutaj pojedynczego miliona głów, moglibyśmy powiedzieć. I znowu widzimy, że Rosja
jest bardzo słabo produktywna. Tak, jej wyniki są zbliżone do Gabonu. No, kto z Państwa coś słyszał o jakiejś produkcji intelektualnej w Gabonie? Czy jesteśmy w stanie wymienić chociażby stolicę tego kraju, jakiś uniwersytet, jakąś postać, prawda, związany ze światem intelektualnym, pochodzącą z Gabonu? I znowuż, jeżeli chodzi o taką produktywność intelektualną, no to ewidentnie tutaj liderem są te kraje nordyckie, Szwecja, Finlandia, Dania, kraje Europy Zachodniej, prawda, kraje rozwiniętej Azji, takie jak Japonia, tutaj widzimy Korea Południowa, a Rosja bardzo słaba. Oczywiście Państwo przyglądając się Rosji widzą, że w Polsce też nie jest dużo lepiej. No lepiej trochę jest, co może jest tematem na inne spotkanie, jak to w Polsce się dzieje. Czyli widzimy, ta produktywność jest dosyć kiepska. No i w związku z tym na kolejnym slajdzie my też widzimy, że Rosja właściwie nie funkcjonuje w świecie międzynarodowym jako kraj produkcji intelektualnej, kraj tworzących produkty i usługi przetworzone, wymagające edukacji, prawda? Znamy Rosję pojęcie jako kraj surowcowy, kraj, który opiera się o eksport ropy naftowej, gazu ziemnego. No i rzeczywiście tak jest, prawda? Na tym wykresie widzimy, że jeżeli chodzi o usługi komercyjne i ich eksport, tak, czyli obecność na rynkach międzynarodowych, usługi, które oczywiście wymagają pewnego wkładu intelektualnego, no to taka Dania czy Austria sprzedają usługi o wyraźnie większej wartości niż sami Rosjanie. Dobrze, to jest stan obecny. Jakie są perspektywy? Jakie są perspektywy dla Rosji? Perspektywy krótkoterminowe. Na nich może się skupmy, bo to są rzeczy, które są bliższe. No, spójrzmy na spodziewane dalsze trwanie życia w momencie narodzenia. Przyrównujmy tutaj Rosję, tutaj na tym slajdzie linią niebieską, i kraje słabe, rozwinięte, też uwzględniające chociażby kraje afrykańskie. No i widzimy, że począwszy od tej drugiej dekady wieku XXI i dalej, że paradoksalnie te kraje słabe i rozwinięte jako całość, te perspektywy wzrostu długości życia są lepsze niż dla Rosji. Dla Rosji jakieś są, prawda, ale one do 2030, no w najlepszym roku, zbliżą się do tego szczytu lokalnego, który był w latach 80. Jeśli chodzi z kolei o liczbę ludności, na kolejnym slajdzie mamy tutaj projekcję Rosyjskiego Urzędu Statystycznego z roku 2013 w trzech scenariuszach. Scenariusz zielony to jest scenariusz optymistyczny, później mamy średni na czerwono i scenariusz pesymistyczny. No, scenariusz pesymistyczny zakłada w kolejnych latach spadki liczby ludności. Przepraszam, tu źle powiedziałem, to są scenariusze przyrostu naturalnego, czyli o ile w kolejnych latach ludność by przyrastała albo zmniejszała się. No i widzimy, że Rosjanie nie wierzą w siebie, nawet w tych scenariuszach optymistycznych. Tak? To znaczy w drugiej czy w trzeciej dekadzie XXI wieku zakładają nawet w najbardziej optymistycznych projekcjach, że liczba zgonów będzie przewyższała liczbę urodzin. Co będzie miało wpływ, tutaj patrząc na kolejny slajd, na liczbę ludności. Na liczbę ludności, która we wszystkich scenariuszach jest spodziewane się, że będzie spadała, szczególnie oczywiście dynamicznie w przypadku tego scenariusza pesymistycznego, gdzie do 2013 Rosja mogłaby zbliżyć się do liczby ludności rzędu 125 milionów mieszkańców. Osoby uważne zauważą, że to są projekcje z 2013 roku, jeszcze nie uwzględniają one Krymu. Oczywiście do dzisiaj jest dyskusja, czy Krym jest częścią Federacji Rosyjskiej, czy należy ją uwzględniać. Oczywiście Rosjanie uwzględniają w swoich kalkulacjach, nie wszystkie agendy międzynarodowe uwzględniają, traktują to często jako terytorium dyskutowane. Natomiast no, jakby dynamika jest jasna i wyraźna. I może ostatni slajd, slajd ważny, dotyczący struktury wieku. Tutaj na tym slajdzie widzimy liczebności poszczególnych roczników, czy osób w poszczególnym wieku. Po lewej stronie mężczyźni, po prawej stronie kobiety, kolorami tymi wyrazistymi, to był stan w roku 2010, tymi kolorami w tle, tymi kolorami, byśmy powiedzieli, ramkami, to prognoza na rok 2030. I co widzimy? No widzimy oczywiście zapaść demograficzną, która następuje między tymi rocznikami
które w roku 2010 miały 25 lat, a 10 lat, 15 lat, to jest liczba ludności mniejsza blisko o połowę. I my możemy sobie spojrzeć na to z perspektywy rosyjskiej takiej, że to są roczniki, które są bardzo innowacyjne. Tak, które tworzą nowe firmy, które mają nowe pomysły, ale także to są roczniki, które idą do wojska, które stanowią bazę rekruta dla armii rosyjskiej, bazę rekruta dla służb wywiadowczych, służb wewnętrznych dla Federacji Rosyjskiej. I widzimy, że szczyt takich możliwości wzrostu innowacyjności wynikający z przedsiębiorczości młodego pokolenia, czy też szczyt możliwości rekrutacyjnych do wojska, no, przypadał w roku 2010-2011, kiedy osoby mające lat 10-15 będą w wieku poborowym, czyli to już teraz, tak, ich będzie o połowę mniej. To proszę sobie wyobrazić, jaka sytuacja jest obecnie w armii rosyjskiej. Jaka jest sytuacja obecnie, jeżeli chodzi o innowacyjność rosyjskiej gospodarki. Wiem, że za prezydentury Miedwiediewa Rosjanie próbowali postawić na bardziej innowacyjną gospodarkę, stworzyć centra rozwoju nowych technologii, wykorzystując tą falę młodych ludzi, no, ale nic nie wyszło niestety z tego. Niestety nie wyszło w każdym razie dla Federacji Rosyjskiej, a lepiej już nie będzie. Tak? Dobrze, można powiedzieć, dobrze już było. Tak więc perspektywy dla Rosjan są rzeczywiście kiepskie. Przy czym jako taki trochę chichot, może powiedzieć, historii, czy chichot rzeczywistości, który Rosjan uderza, że paradoksalnie to, że ta średnia długość życia w Rosji jest tak krótka, spowoduje też, że Rosjanie no, nie będą w takim stopniu obciążeni kosztami emerytur jak kraje zachodnie. Przy pewnym zastrzeżeniu, że Rosjanom uda się zwiększyć wiek emerytalny. Wiemy, trwają bardzo ciężkie protesty przeciwko zwiększeniu wieku emerytalnego do 60 lat, prawda? W Polsce mamy dyskusję, czy on powinien być większy niż 65. W wielu krajach zachodnich jest on wyraźnie powyżej 65, a rosyjski system emerytalny jest dużo hojniejszy dla swoich świadczeniobiorców. Jakie wnioski w takim razie geopolityczne, jakie wnioski długoterminowe? My widzimy, obserwujemy rywalizację chińsko-amerykańską w chwili obecnej. Chińsko-amerykańską spowodowana wzrostem Chin. I to nam się wydaje zupełnie naturalne, że kraj rosnący próbuje znaleźć dla siebie miejsce na arenie światowej. Prawda, mieliśmy tego historię, przykłady w historii Europy, chociażby kiedy rosnące kajzerowskie Niemcy również czuły się zbyt zamknięte tutaj w gorsecie nałożonym na nie przez Wielką Brytanię, przez Francję, co było przyczyną I wojny światowej. Wiemy też, że Chińczycy czują się zamknięci w gorsecie nakładanym przez Amerykanów. Jest długa dyskusja, czy to spowoduje wpadnięcie przez Chiny i przez Stany Zjednoczone jednocześnie w pułapkę Tukididesa, czyli konflikt zbrojny. Czyli nam by się wydawało, że w takim razie ten upadek demograficzny, z którym tutaj mamy do czynienia Rosji, powinien nie prowadzić do tego typu działań. Natomiast widzimy rzecz, która wydaje się być przeciwna tej intuicji, to znaczy Rosjanie w ostatnich latach są bardzo aktywni na arenie międzynarodowej, prawda? Formują nową armię gwardyjską, pancerną, nakierowaną na kierunek Polski. Oczywiście prowadzą konflikty, szereg konfliktów na Ukrainie, prowadzą konflikty w Syrii. Bardzo aktywnie są teraz w Ameryce Południowej chociażby, jeżeli chodzi także o misje wojskowe. Czy to nie jest paradoks? I przestaje to być paradoksem, kiedy przyjrzymy się innej teorii, czyli teorii, która po polsku nazywa się teorią tranzycji potęgi, tak? Czy teorią przejścia potęgi, moglibyśmy powiedzieć, która zwraca uwagę na coś takiego. W takim ogólnym podsumowaniu można powiedzieć, że kraj, który jest zagrożony upadkiem, zrobi wszystko, żeby tego upadku uniknąć. I David Copeland, który jest jednym z prominentnych autorów i twórców w ramach tej teorii, twierdzi, że prawdopodobieństwo istotnej wojny wzrasta w momencie, kiedy spodziewany upadek kraju jest zarówno głęboki, jak i nieunikniony. A taki przypadek, moim zdaniem, mamy w przypadku Federacji Rosyjskiej, że jest zapaść demograficzna i prawdopodobnie zapaść gospodarcza, no właśnie, prawdopodobnie, ona jest raczej nieunikniona i w związku z tym Rosjanie będą robili bardzo dużo, żeby jej uniknąć, żeby odwrócić karty. Dlaczego? Ponieważ jest coraz mniejsze ryzyko, to znaczy jest coraz mniej do stracenia,
prawda? Nieaktywność nie daje tutaj żadnego bonusu, ponieważ nie można czekać na lepsze czasy, ponieważ lepsze czasy same z siebie nie przyjdą. Trzeba teraz włożyć wszystkie karty w to, co się ma, żeby te lepsze czasy spowodować, chociażby wejść w nowy koncert mocarstw i lepiej upozycjonować Rosję w nowym układzie sił, w nowym koncercie mocarstw na arenie międzynarodowej jako kraj rdzenia, drogo sprzedając swoje aktywa, swoje możliwości, na przykład wspierając Stany Zjednoczone w potencjalnym konflikcie z Chinami lub Chiny w konflikcie ze Stanami Zjednoczonymi. Wiemy, pivotalna rola Rosji tutaj umożliwia im pewną elastyczność. Tak więc Rosjanie, to, co teraz robią, to znaczy duża aktywność, jest ich perspektywy racjonalna. Jest ich perspektywy racjonalna, ponieważ muszą rzeczywiście walczyć o swoją lepszą przyszłość. Dla nas tutaj w Polsce no, jest to o tyle przykre, że nie, ponieważ my jesteśmy jednym z głównych obszarów, które oni postrzegają jako obszar no, ważnej swojej strefy wpływów, które potrzebują dla rozwoju swojego kraju, czy dla zachowania bezpieczeństwa, według własnych percepcji, mieć zneutralizowany i pod kontrolą. Dobrze, dziękuję. Tyle część wykładowa. Bardzo proszę o pytania. Dziękuję bardzo. Pyta pan Radek, ile zgonów w Rosji ma bezpośrednie odniesienie do nałogu alkoholowego? Czy pan jest w posiadaniu takich informacji? No właśnie, oficjalne dane dotyczące nałogu alkoholowego są bardzo rozczarowujące, byśmy powiedzieli. To znaczy, jeżeli spojrzymy do chociażby rocznika statystycznego Federacji Rosyjskiej z roku 2017, to śmierć z powodu zatrucia alkoholowego to jest rzędu kilkanaście tysięcy rocznie. Natomiast znaczenie alkoholu jest pośrednie. Jest w tym, że ono wpływa chociażby właśnie na choroby, wpływa na ogólne osłabienie organizmu, wpływa na większą skłonność do wypadku i pośrednio on jest, z tego co interpretują jakościowo i demografowie, i lekarze, głównym czynnikiem zgonów. Kolejne pytanie od tego samego seminarzysty, ale dotyczące nieco innego obszaru. Czy jakby zabrać Rosji ropę, to umieliby się przestawić na cokolwiek innego? Co pan sądzi na ten temat? No i właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie ma obecnie zasobów innych w Rosji niż ropa naftowa i gaz ziemny, no i trochę innych surowców naturalnych, wiemy nikiel, wiem, że na Syberii jest cała tablica Mendelejewa, że rosyjskie koncerny wydobywają także inne surowce, węgiel chociażby też. I Rosjanie w chwili obecnej stoją w momencie wyboru, bo prawdopodobnie nie mają wystarczających zasobów intelektualnych do tego, żeby jednocześnie utrzymywać i rekrutować i rozwijać służby specjalne, wojska kosmiczne, technologie, rozwijania technologii wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, czy rozwijania jakiejkolwiek innej gałęzi gospodarki. Rosjanie chcieliby wejść w nowy koncert mocarstw, żeby zrealizować program analogiczny do programu, który realizują Chińczycy, programu Chiny, wyprodukowane w Chinach 2025, to znaczy dla większych zakupów spółek technologicznych zachodnich, które dałyby możliwość zasadniczego wzrostu produktywności, transferu technologii, ponieważ Rosjanie sami z siebie no, w chwili obecnej nie są w stanie tego wymyślić. Kolejne pytanie zadaje seminarzysta Mario D. Czy tak zwana aborcja w Rosji jest brana pod uwagę w tych wszystkich statystykach? Tak, oczywiście, aborcja tutaj wpływa. Aborcja przez wiele dziesięcioleci jeszcze w Związku Radzieckim była głównym, ponieważ jedynym dostępnym środkiem antykoncepcyjnym. Nawet w demografii mówi się, że kraje postradzieckie to są tak zwane kraje kultury aborcji. I w Rosji do dzisiaj aborcja jest bardzo szeroko rozpowszechniona. W niektórych regionach oficjalne statystyki podają, że na 5 ciąż 4 są przerywane, tak? To znaczy na jedno żywe urodzenie mamy 4 wymuszone poronienia to o ile te współczynniki nieco spadają, ponieważ też upowszechnia się jednak antykoncepcja innymi metodami, o tyle to wciąż robi wrażenie i wciąż liczba aborcji rocznie w Federacji Rosyjskiej no liczona jest, no przekracza milion. Jaka jest polityka prorodzinna w Federacji Rosyjskiej i jaki jest jej skutek? To pytanie zadaje Dag.
Tak, no Rosjanie i tu administracja Władimira Putina stara się przeciwdziałać tym trendom. Znany jest duży dodatek, który rosyjskie matki otrzymują jednorazowo, takie byśmy powiedzieli po polsku becikowe, które jest naprawdę hojne. W chwili obecnej nie potrafię, nie pamiętam konkretnej liczby, ale to jest per saldo więcej niż otrzymywane jest w Polsce. Są urlopy macierzyńskie. My możemy powiedzieć, że w jakimś sensie są one analogiczne do tego, co dzieje się w Polsce. Oczywiście nie ma takiego programu jak Rodzina 500+, natomiast są urlopy macierzyńskie, próbuje się zachęcać mężczyzn do tego, żeby także brali urlopy tacierzyńskie. Natomiast jeżeli chodzi o efekty, to zawsze jest kwestia dyskusyjna. Demografowie zwracają uwagę, że, czy niektórzy tak patrząc powierzchownie, że w momencie, kiedy się zintensyfikowały wysiłki odnośnie polityki prorodzinnej w Rosji, to rzeczywiście mieliśmy do czynienia z pewnym wzrostem współczynnika dzietności. Ja tutaj o tej mierze nie mówiłem, ale w Rosji, znowuż w tych latach 90., na początku XXI wieku, dzietność spadła do poniżej 1,3, natomiast w roku 2017 osiągnęła 1,73. To jest bardzo dużo, to jest więcej niż w Polsce, to jest więcej niż w wielu krajach zachodnich. Natomiast demografowie zwracają uwagę na to, że to jest tylko kwestia pewnego sposobu liczenia. Państwo, którzy słuchali mojego poprzedniego wykładu, to wiedzą, jakie są niuanse, jeżeli chodzi o liczenie współczynnika dzietności. Natomiast to była kwestia w dużej części tego, że Rosjanki odkładały urodzenia przez pierwsze lata XXI wieku i realizowały swoje plany prokreacyjne dopiero w ostatnim czasie. No dość powiedzieć, że o ile w roku 2016 ta dzietność wynosiła 1,73, no to w roku 2017 już spadła o 0,1, już była 1,63, jeśli dobrze pamiętam. Jak ogromne ilości narkotyków z Afganistanu wpływają na demografię Rosji? To pytanie zadaje Rados. Tak, no. Rosjanie są krajem, gdzie rzeczywiście dystrybucja narkotyków jest bardzo duża i jest bardzo dużo ludzi uzależnionych. Jest to w dwóch wymiarach, można powiedzieć, o wpływie demograficznym. No pierwsza jest to zwiększona zachorowalność na HIV i AIDS. To znaczy Rosjanie pod tym względem rzeczywiście są krajem trzeciego świata. Głównie zachorowalność jest właśnie z powodu nadużywania narkotyków, nie z powodu przenoszenia drogą seksualną czy zarażenia się w szpitalu, tylko właśnie wykorzystywania narkotyków. I teże narkotyki także wpływają w sposób znaczący na umieralność mężczyzn. Tak więc ewidentnie jest to czynnik, który jest widoczny. Pan Radek zadaje kolejne pytanie z pewnym wstępem. Wiadomo, że jak wszędzie liczba ludności rdzennie rosyjskiej spada, ale jak zazwyczaj duża mniejszość muzułmańska jest jedyną grupą, która wzrasta. Czy mamy wobec tego szansę, żeby następna flaga Rosji w dłuższej perspektywie mogłaby być współksiężycem? No to jest kwestia, odpowiadając wprost na to pytanie, polityki wewnętrznej i wewnętrznych przesileń. My wiemy, że dość paradoksalnie Rosjanie jako historyczne imperium mają pewne zdolności do neutralizacji czy włączania poszczególnych grup etnicznych i mniejszości jednak w mainstream polityki rosyjskiej, i gro muzułmanów rosyjskich jest lojalnymi obywatelami. To znaczy my mamy historię, którą znamy z telewizji, prawda, raczej takich bardzo brutalnych scen w czasie wojny z Czeczenii czy zamachów z ostatnich lat, nawet zamachów, realizował chociażby Emirat Kaukaski w metrze moskiewskim. Natomiast większość muzułmanów rosyjskich, tacy muzułmanie jak chociażby mieszkający w Tatarstanie, czy mieszkający w już powiedzianym Basztortystanie, to są muzułmanie bardzo sekularyzowani i jednocześnie lojalni. Upowszechnia się radykalna odmiana islamu wahabicka na obszarze kaukaskim. I tam rzeczywiście dynamika demograficzna sprzyja temu, żeby wpływy polityczne także mieszkańców tego rejonu wzrastały. Ale co wiemy? Wiemy to, że władze rosyjskie na chwilę obecną mają sposób na Czeczenię. To znaczy z jednej strony bezwzględne rządy Ramzana Kadyrowa i całej familii Kadyrowów, które neutralizują wszystkich przeciwników politycznych w sposób bardzo brutalny, często po prostu ich zabijając, a jednocześnie olbrzymie
środki pieniężne, które płyną do tej republiki z budżetu centralnego. No dość powiedzieć, że około, szacuje się, że około 90% budżetu Czeczenii to są środki będące transferami z budżetu centralnego. Tak więc jest to połączenie pewnego takiego pokazywania, że jest atrakcyjnie bycie w Federacji Rosyjskiej i z drugiej strony likwidowania oponentów. Czy ta dynamika demograficzna spowoduje zmianę jakościową, jeżeli chodzi o profil religijny czy cywilizacyjny Federacji Rosyjskiej? No, wskazuje się na to, że jest to prawdopodobne, że niektóre symulacje nawet wskazują, że pod koniec XXI wieku około połowa mieszkańców Rosji może być już muzułmanami. Czy to będzie wystarczające, żeby zrobić z Rosji kraj w jakiś sposób wyznaniowy, tak, czy którego system wartości czy model cywilizacyjny opiera się głównie o religię muzułmańską? No na to myślę nikt nie zna odpowiedzi, takiej rzetelnej odpowiedzi. Tutaj też seminarzysta zadający pytanie dodał, że odsetek muzułmanów w Rosji jest dzisiaj większy niż we Francji. To prawda. Ja chciałem dodać, jeśli można, tylko z wniosków chociażby naszego wielkiego socjologa Konecznego, trochę czym innym są muzułmanie we Francji, a czym innym są muzułmanie w Rosji, to jest zupełnie inny normotyp społeczny, ponieważ to są inne ludy z innych w ogóle terenów. Ale to już inny temat. I ostatnie pytanie zadaje seminarzysta Rados. Czy istnieje duża dysproporcja demograficzna pomiędzy Moskwą a resztą Rosji? Mam wrażenie, że było kilka slajdów na ten temat, ale jeszcze jakimś jednym zdaniem, jakby pan tak chciał. Duże miasta rosyjskie, ich cała charakterystyczna jest bardzo podobna do dużych miast wszędzie na świecie. To znaczy, tam stosunkowo demografia ma charakter stosunkowo niskiej dzietności i Moskwa i Sankt Petersburg należą do miast i do rejonów, które mają najniższą dzietność Federacji Rosyjskiej, a jednocześnie mają stosunkowo dużą migrację. No już wspomniani przed chwilą muzułmanie ciągną przede wszystkim do Moskwy. Jest to zjawisko ostatnich 10-15 lat, gdzie szacuje się, że populacja muzułmanów w Moskwie może sięgać miliona, półtorej, być może nawet więcej. A tak więc paradoksalnie Rosja jako stolica, Moskwa, przepraszam, jako stolica imperiów nadaje rytm i nadaje ton sposobu funkcjonowania temu krajowi, ale zmienia się stosunkowo najszybciej. To było ostatnie pytanie. W dzisiejszym wykładzie bardzo serdecznie dziękujemy panu Mateuszowi. Również państwu bardzo dziękuję. I proszę powiedzieć, czy ma pan jakiś pomysł, co się pojawi w następnym odcinku cyklu? Myślę, że to będzie jeszcze zależało od państwa pytań i od pomysłów, które będą się pojawiały w trakcie. I zachęcamy do wpisywania swoich pomysłów czy próśb, jakimi tematami moglibyśmy się zająć w komentarzach do tego filmu. Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję i spotykamy się za 8 minut z Maciejem Węgrzynem.